Szóstej paradzie z miłości do gliny towarzyszyło tysiące widzów. Uczestnicy gliniady wciąż zaskakują pomysłowością i udowadniają, że potrafią się doskonale bawić. Nie mogłem wziąć oryginalnego psa ze względów bezpieczeństwa, także podobizna Szarika znalazła się. Dzieci swoje dłonie odcisnęły, napis Rudy jest. Jak to się podoba, to widzowie ocenią. W tym roku kilkaset osób malowało się płynną masą ceramiczną, która na co dzień służy do produkcji słynnej bolesławieckiej ceramiki. W paradzie biorą udział mieszkańcy miasta, ale i turyści. Glina, idea świetna. Przyjechaliśmy z Warszawy. I z Niemiec. I z Niemiec. Pierwszy raz i w ogóle nie jestem z Bolesławca. A skąd pani przyjechała? Ze Szprotawy, ale tutaj uczestniczę w zajęciach szkoły Tierra Flamenco i nasza grupa idzie w tej paradzie. Jesteśmy po raz pierwszy, świetnie się bawimy, polecamy wszystkim taką zabawę. Z Warszawy dowiedziałam się od koleżanki, która była po raz trzeci tutaj. Jechałam z nami na paradę Gliny Judy. Gliniada na stałe wpisała się w program Bolesławieckiego Święta Ceramiki. Gliniana parada stała się również znakiem rozpoznawczym Bolesławca. Znana jest zarówno w Polsce, jak i na świecie. Tak jak tytuł gliniady mówi, wszyscy jesteśmy z jednej gliny, a to łączy ludzi, takie zebranie łączy ludzi, bo teraz społeczeństwo bardzo jest takie rozbite, dużo ludzie mają problemów, nie tylko z pracą, ale i w życiu, a to powoduje, że się spotykamy, rozmawiamy i to jest wszystko wspaniałe. Dla mnie to jest piękny projekt. Po prostu. Fajnie jest być glinoludem. Fajnie. Oprócz świetnej zabawy, dzięki glinianemu przebraniu można jeszcze zyskać piękną i gładką skórę. Okay. What's this one?